Księga Sofoniasza, rozdział pierwszy, część pierwsza. Słowo Pana, które doszło Sofoniasza, syna Kuszjego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, w czasach Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego. Imię Sofoniasz znaczy Jahwe ukrył albo Jahwe ukrywa. Ojciec tego proroka nazywał się Kuszi, czyli Kuszyta. Kuszyci to lud, który mieszka do dzisiaj w południowej części Egiptu, w Sudanie, w Etiopii, Erytrei i Somalii. Nie wiemy, dlaczego nazwano tak ojca Sofoniasza. Być może miał jakieś związki z Kuszytami. Sofoniasz wspomina o nich w swojej księdze. Dziadek Sofoniasza nazywał się Gedaliasz, co znaczy Jahwe jest wielki. Pradziadek nazywał się Amariasz, co znaczy Jahwe powiedział. A prapradziadek nazywał się Ezechiasz, co znaczy Jahwe wzmacnia. Sofoniasz pisał tę księgę za panowania króla Jozjasza. Imię Jozjasz oznacza, oby Jahwe uzdrowił. Był to jeden z ostatnich królów judzkich. Po nim panowało jeszcze tylko trzech i państwo zostało zlikwidowane przez Babilończyków. Panowanie Jozjasza jest opisane w 22 i 23 rozdziale II Księgi Królewskiej i 34 i 35 rozdziale II Księgi Kronik. Jozjasz był jednym z najbardziej oddanych Bogu królów judzkich. Wstąpił na tron mając 8 lat. W tym czasie Juda była pogrążona w bałwochwalstwie. Baala i Astarte czczono nawet w świątyni jerozolimskiej. W 18 roku swojego panowania Jozjasz położył temu kres. Doprowadził do oczyszczenia świątyni, zniszczył wszystkie miejsca kultu poza świątynią w Judzie i doprowadził do tego, że naród znów zaczął przestrzegać prawa Mojżeszowego. Prorokini Hulda powiedziała mu, że i tak Bóg zniszczy Judę, ale stanie się to dopiero po jego śmierci. Po śmierci Jozjasza Juda bardzo szybko wróciła do pogaństwa. Pradziadkiem króla Jozjasza był król Ezechiasz. Pradziadkiem Sofoniasza również był jakiś Ezechiasz. Być może jest to ta sama osoba, być może Sofoniasz był krewnym króla Jozjasza, ale to jest tylko podejrzenie. Na pewno prorokowanie Sofoniasza wpływało na działania króla Jozjasza. Chociaż w Księdze Królewskiej i Księdze Kronik ten prorok nie jest wspomniany. Na pewno zmiotę wszystko z powierzchni ziemi, mówi Pan. Zmiotę ludzi i bydło. Zmiotę ptactwo niebieskie i ryby morskie. I sprawię, że bezbożni upadną. I wytępię ludzi z powierzchni ziemi, mówi Pan. Sofoniasz zaczyna swoją księgę od stwierdzenia, że świat nie jest wieczny. Bóg kiedyś położy kres wszelkiemu życiu. Z innych ksiąg Pisma wiemy, że również sama ziemia przestanie istnieć. Stanie się tak z powodu bezbożności ludzi, którzy ziemię zamieszkują. Wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciwko wszystkim obywatelom Jeruzalemu i wytępię z tego miejsca resztki Baala i imiona wróżbitów wraz z kapłanami. Bóg przez Sofoniasza zapowiada też, że zwróci się przeciwko Jerozolimie i całej Judei. Zniszczy to państwo z tego samego powodu, dla którego kiedyś później zniszczy całą ziemię. Zamiast czcić prawdziwego Boga, Judejczycy czczą Baala. Pozwalają działać wróżbitom i kapłanom różnych bogów. Z opisu Sofoniasza wynika, że ci kapłani i wieszczkowie działają otwarcie, czyli pisał te słowa, zanim Jozjasz rozpoczął swoją reformę religijną. I tych, którzy kłaniają się na dachach wojsku niebieskiemu, i tych, którzy kłaniając się przysięgają na Pana, i tych, którzy przysięgają na Milkoma. Zastęp niebieski to gwiazdy. Są tacy Żydzi, którzy uznają je za istoty boskie i oddają im cześć. Są też tacy, którzy oddają cześć Bogu i oddają cześć bożkowi Milkomowi. Takich również Bóg wytępi. Tutaj ten tekst jest tak przetłumaczony, że można rozumieć, że ci, którzy składają ofiary Panu, nie kłaniają się Milkomowi, ale w tekście hebrajskim nie jest to tak jasne i myślę, że raczej kłaniali się i jednemu, i drugiemu.
którzy odstępują od Pana i którzy nie szukają Pana, ani się o Niego nie pytają. Milczcie przed obliczem Wszechmogącego Pana, gdyż bliski jest dzień Pana, bo Pan przygotował ofiarę, poświęcił swoich gości. Są wśród mieszkańców Judy tacy, którzy odstępują od Boga i tacy, którzy po prostu żyją tak, jakby On nie istniał i nie chcą o Nim nic wiedzieć. I jedni i drudzy budzą gniew Boga. Ten fragment o składaniu ofiar można też przetłumaczyć, że Pan przygotował ofiarę, poświęcił swoich zaproszonych. Bóg zaprosił Żydów do tego, aby mieli z Nim wspólnotę, aby Go poznawali, ale ponieważ nie chcieli z tego skorzystać, to zostaną złożeni w ofierze. Sofoniasz nakazuje im, aby milczeli, bo kiedy zobaczą, że śmierć się zbliża, na pewno będą mieli pretensje do Boga o swój los, ale nie będą mieli do tego żadnych podstaw. Szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się.